Urbańczyk Olejarczyk, ale patrzymy na Alicję Tchórz. Zawodniczki już rozpoczęły tą rywalizację. Widzimy, że Ala bardzo daleko i mocno i szybko popłynęła ten swój odcinek pod wodą. Teraz jej koronna konkurencja, czyli styl grzbietowy, tutaj pięknie płynie, prezentuje nam się w płynięciu pod wodą. Dopiero wyszła na styku tych 15 metrów i pewnie po pierwszych dwóch basenach będzie prowadziła. Tak jest, tu już mamy potwierdzone. 39,63 sekundy przewagi. Proszę zwrócić uwagę, jak mocne rozpoczęcie. 21 setnych szybciej niż międzyczasy, kiedy był ustanawiany przez Katynkę Hoszczu rekord Europy. Alicja Tchórz cały czas dynamicznie walczy tutaj, by jak najmniej stracić z tej przewagi. No i proszę zobaczyć, bardzo dobry występ. Alicja Tchórz jest w tym momencie chyba jeszcze cały czas na prowadzeniu, uskrzydlona tą sytuacją. Niesie się do ataku na złoty medal, tak. Alicja Tchórz wygrywa, zatem wielka, wielka sprawa stała się udziałem reprezentantki Polski. Alicja Tchórz, fantastyczny występ i złoty medal. Sama chyba nie dowierza temu, co się stało. Nie wierzy, a jednak to jest fakt. 57,82 sekundy, a zatem rekord polski. Pięknie rozprowadziła ten wyścig, widać było.